Michał potrafi mówić ponad trzydziestoma językami, ale nie ma poczucia wyższości. Magda ma niespotykane wyczucie stylu, ma szósty zmysł do trendów i tego, co będzie modne. Kiedy widzę, że moi koledzy biegle mówią w kilku językach, a ja nie mogę się porządnie nauczyć jednego, mam poczucie niesprawiedliwości. Mam wrażenie, że uczenie się kolejnych języków jest łatwiejsze niż nauczenie się pierwszego. Nie miałam świadomości konieczności władania sześcioma językami na tym stanowisku. Znający 30 języków Michał ma pamięć fotograficzną. Nasza rodzina posiada spory majątek. Nasz wykładowca posiada szeroką wiedzę o gramatyce języków słowiańskich. Mój przyjaciel posiada dar do uczenia się kolejnych języków. Kiedy Michał uczy się słówek w nowym języku, nadaje każdej literze określone barwy. Kardynałowi Giuseppe Mezafanti przypisuje się tytuł największego poligloty, ponieważ władał 60 językami. W procesie uczenia dużą rolę przypisuje się indywidualnym strategiom uczenia się. Prezydent Polski może nadać obywatelstwo cudzoziemcom spełniającym określone warunki. Mój współlokator biegle mówi w kilku językach. Dobrze mówię po słowacku, ale nigdy nie pisałam w tym języku. Moja kuzynka zna niemiecki, ale dobrze porozumiewa się też w arabskim. On biegle włada dwoma językami obcymi. Posługuje się językiem hiszpańskim tak dobrze, jak jego rodowici użytkownicy. Arystarch posłużył się swoimi znajomościami, żeby szybciej załatwić sprawę w urzędzie. Michał powiedział, że podstawy każdego języka jest w stanie opanować w miesiąc. Genialny chłopiec w dwa tygodnie opanował podstawy programowania. Obawiam się, że nigdy nie przyswoje języka tureckiego na zaawansowanym poziomie. Moja siostra jest tłumaczką języka szwedzkiego. Pamiętam, że zawsze wkuwała słówka. Mój młodszy brat uwielbia się uczyć języków i chętnie wykonuje nawet zawiłe ćwiczenia gramatyczne. Lubię czytać kryminały i rozwiązywać zagadki detektywistyczne. Moi rodzice wiele lat uczyli się kilku języków, ale zawsze niezwykle trudno było im przełamać barierę komunikacyjną i rozmawiać z obcokrajowcami. Dzięki wyjazdowi na studia do Stanów przekonałam się, że jestem w stanie pokonać własne ograniczenia. Dzięki lekcjom online z profesjonalnym lektorem nabrałem płynności w mówieniu po niemiecku. Podczas lekcji online nabrałam odwagi w posługiwaniu się językiem hiszpańskim. Kiedy wyjechałam do pracy do Anglii, nabrałam doświadczenia zawodowego, ale także doświadczenia w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczęszczam na stacjonarny kurs języka polskiego, a dodatkowo uczę się online. Uczęszczaliśmy na darmowe warsztaty gramatyczne z języka polskiego. Byłam kilka razy za granicą i nie muszę chodzić na lektorat z włoskiego. Zdam tylko egzamin.